Organizatorzy wrocławskiego biegu są w doskonałych nastrojach. I nie ma co się dziwić. Zainteresowanie biegiem jest ogromne. Liczby zresztą mówią same za siebie. Pobiliśmy swój własny rekord sprzedaży z ubiegłego roku, jeżeli chodzi o sprzedaż na samym początku zapisów, to znaczy o sprzedaż w ciągu pierwszej doby. Rok temu w pierwsze 24 godziny sprzedało się 3000 pakietów, w tym roku ponad 5000 pakietów. Co ciekawe, dwa lata temu te 3000 pakietów sprzedały się w dwie doby, także można powiedzieć śmiało, że mniej więcej o połowę co roku te pakiety rozchodzą się na początku zapisów szybciej. Nas to bardzo cieszy. Wielu obeszło się ze smakiem i znowu nie weźmie udziału w biegu, bo do zawodów już nie można się zapisać. Pakiety zostały wyczerpane. Ono z roku na rok jest coraz lepsze, coraz szybsze. Kiedyś to były 3 miesiące, później miesiąc z kawałkiem, później 2 tygodnie. Pozostaje się tylko cieszyć i zapraszać tych z Państwa, którym się nie udało, na PKO Wieczorny Bieg Rodziny, czyli imprezę towarzyszącą nocnemu Wrocław Półmaratonowi. Start 2 godziny przed zaplanowanym startem półmaratonu, czyli o godzinie 20. I zapraszamy również do zapisów do 37. PKO Wrocław Maratonu. Te zapisy już na początku marca ruszają. Bieganie we Wrocławiu wciąż jest w modzie, ale duży wpływ na frekwencyjne rekordy mają nie tylko mieszkańcy miasta, ale też goście. Oni co roku z wielką przyjemnością odwiedzają stolicę Dolnego Śląska, by po jej ulicach pobiegać i choćby w ten sposób zwiedzić miasto. Jestem pewien, że to zarówno sam bieg i jego organizacja, ale przede wszystkim chyba miasto Wrocław, jego niesamowity, wyjątkowy klimat, który też przenosi się na klimat nocnego Wrocław, PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu, sprawia właśnie, że ludzie chcą tu wracać i ten towar, te pakiety startowe naszego półmaratonu są w cudzysłowie takim chodliwym towarem. Szczegóły dotyczące imprezy na www.polwroclawmaraton.pl. Na początek mecz, który co prawda nie odbędzie się w weekend, a dopiero we wtorek, ale kibice już powinni rezerwować sobie czas. Siatkarze Gwardii Wrocław podejmą Lechię Tomaszów Mazowiecki. Drużyna z Wrocławia ma problemy przede wszystkim pozasportowe, które miejmy nadzieję nie wpłyną na dyspozycję zawodników. Gwardia swój mecz rozegra o godzinie 18:30, ale w hali przy ulicy Wojciecha Zbrudzewa. W weekend koszykarskie emocje z udziałem amatorów. Przed nami finały play-off ligi Wrobasket. W sobotę od 19:50 mecze o awans do pierwszej ligi, w niedzielę gry od 15:00, przed nami m.in. finał pierwszej ligi, mecz o trzecie miejsce w Ekstralidze i wielki finał, który rozpocznie się o godzinie 20:00. Wszystkie mecze w hali sportów walki AWF przy Paderewskiego. Hasta la Vista zaprasza na turniej charytatywny Graj o lepszy los zwierząt. Rywalizować można w badmintonie, squashu i tenisie stołowym. Początek gier w sobotę o godzinie 10:00. Zapisy na stronie hastalavista.pl. W weekend poznamy skład play-off w lidze siatkarskiej All Six by Decathlon. Volleyball Sparta na awans do najlepszej czwórki wywalczyły sobie już Korki oraz Elektron. O pozostałe 2 miejsca walczą jeszcze Invictus, Fata Morgana i Zenit Kozanów. Początek gier w niedzielę o 9:00. Wszystkie mecze rozgrywane są w hali przy ulicy Krajewskiego.